Szli rycerze na Mongoła. Maciek sam walczył. Ja sam nie walczyłem, to bajki. Była rekonstrukcja, niestetyśmy nie zapisali, bo nie mogliśmy jej zarejestrować, po prostu dlatego, że byłem ja sam, a Paweł był, potrzebował pomocnika, a później żeśmy walczyli w szyku pieszym, szereg na szereg, normalna walka była, na miecze, topory, my jako Mongolowie, najpierw braliśmy w jasyr dzieci, no tutejsze i graliśmy w taki teatr troszeczkę faktu. Trwało to krótko, około 30 minut. Pierwszy raz, niewiele konia, ale jakieś były. To wszystko jest bardzo miłe, oni nas świetnie tutaj goszczą, są mili, dobre jedzenie, dobre warunki. Maciek, ale dlaczego chciałeś z mieczem pogonić pana ambasadora Polski w Serbii? To nie, że nie wiem, czy on był ambasador, to inny, wiecie, jest problem. Dlatego, że przychodzi człowiek, wita się z nami po polsku i wszystko jest dobrze, póki ja mu nie powiedziałem, że ja z Pawłem i z Przemkiem przyjechaliśmy tutaj z rosyjską grupą, bo tą przez Moskwęśmy to trafili. No Serbowie, Rosjanie są bardzo blisko jedni do drugich. Nawet łatwiej Rosjanom zrozumieć serbski niż Polakom, chyba serbski, mimo wszystko. Język, bardzo archaiczny, interesujący język. No cóż, no człowiek dla mnie był, no delikatnie mówiąc, stronniczy, bo ja... Może niedoinformowany. Wiesz co, no tak, ale on mi zaczął... Ja mówię, ale jak wy się tu macie z punktu widzenia naszej pozycji w sprawach Kosowa, które jest od zawsze było i powinno być częścią Serbii. Dla Serbów jest to najważniejszy temat. No wiecie, to jest po prostu kolebka tego państwa. Tak. Przypominam, że na początku Albańczycy nie byli muzułmanami, tylko chrześcijanami, zanim zostali muzułmanami. Mało kto wie. Tak. Proszę tak, państwa. Tak, państwa to jest to, jeżeli być poważnym, to rozmowa dotyczyła tego, no że, ale co pan tutaj robi z tą grupą? Ja mówię, no to dobrze, to bardzo dobrze. Jakoś tak dziwnie z tej rozmowy zaczęło wynikać, że on takie dziwnie na to patrzy. Ja mówię, pan już dawno z Rosjanami pracuje, współpracuje, dawno tego się tym zajmujemy wspólnie. No ale przecież Rosja jest agresywna. No i tu jakbym ostrogi dostał, mówię, w czym agresywna, proszę mi to udowodnić. No bo robi rurociąg wokół Ukrainy, nie przez Ukrainę. No, no przecież to Polska zrezygnowała z Jamalu 2. A jeżeli jest rurociąg, ma tylko jedną nitkę, to wiadomo, że z 50% oczywiście wartości jego. Sprzedaż rośnie, tak, zapotrzebowanie rośnie. Tak. A jeżeli są dwie nitki, to jest 100% wartość tego rurociągu. W związku z tym Niemcom jest potrzebne, bo to Niemcy są ostatecznie i dalej idzie to dystrybucja ich, oni jeszcze dystrybują to dalej. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W końcu okazało się, że on mi uznał, że ja tutaj propagandę wrogą. No ja mówię, proszę pana, to ja myślę, że nasza rozmowa się skończyła. On sobie poszedł, ja też sobie poszedłem. Paweł podobno z nim troszkę porozmawiał i bardzo dobrze. No ja nie mam cierpliwości, nie będę ten rozmawiał, bo no ja myślę, że pytania. Pawłowi na pewno było lżej, bo był już po kilku kielichach. No, Paweł nie częstowali. Nie, on dzisiaj chyba dostał walką, na pewno. Nie? Po walce dostał. Ale to było, nie było, to było przed walką. On tu wcześniej przyszedł, jakby urzędowo. Ja stwierdziłem, że po prostu nie mam siły go przekonywać, bo on nie chciałby się przekonywać. Zaraz wyszły kraje bałtyckie, zaraz wyszła Ukraina. No ja stwierdziłem, że po prostu człowiek nie dorósł do rozmowy ze mną i przestałem z nim rozmawiać. Tak, ignorancja niestety po prostu no dotyka przede wszystkim, się ludzi, jak ja mu polityków. Zacząłem podawać poważne argumenty, to on się nie chciał wypowiadać. No jak się nie chciał wypowiadać, no to ja się nie wypowiadam też. I stwierdziłem, że nasza rozmowa się kończy. Natomiast mogę powiedzieć tyle. Ludzie, którzy tu przyjechali, nawet z Polski, a jak również ludzie, którzy to organizują, przypominam zakon rycerzy witezowych i potomkini królewskiego rodu serbskiego oraz niezależna, autokefaliczna, niezależna swoim metropolitą serbska cerkiew też to organizuje. Oni nas tutaj karmią bardzo dobrze, jak na warunki rekonstrukcji. Mogę powiedzieć tyle, że mają tę świadomość i walka tu jest, ideologiczna na pewno. No i bardzo wielu ludzi doskonale pamięta, co się stało. Więc na pewno Serbowie, jako społeczeństwo, po tych wszystkich wypadkach, na pewno mają zdanie jak najbardziej negatywne na temat tego, co się działo w 1999-2000 latach, co się stało z Kosowem. No i szczerze mówiąc, ja się nie dziwię, ale byli bardzo mili dla mnie. Nawet wiedzieli, że jestem z Polski, bo tam czasami mówiło się trochę po polsku z kimś tam.
z Czechami na przykład lepiej po polsku niż po rosyjsku, bo nie mało rozumieją. Rycerze czescy to są bardzo fajni chłopcy. No my tu nie mamy kłopotów, my tu nie mamy jakichś takich kwasów, że ci to, ale ci tamto. Z tego problemu nie ma. My jesteśmy tym. Natomiast no wyskoczył jak z Filip z Konopi ten pan, no i szczerze mówiąc nie chciało mi się z nim rozmawiać, bo on by mi niczego nie wniósł do mojej głowy. W przeciwieństwie do dyplomatów rosyjskich, których ja się mogę wiele nauczyć, od tych nie mogę niczego. Czyli jednym słowem, miecz odcinający ignorancję poszedł w ruch, ale tym razem pan ale który, bez agresji. Ale pan, który, na którym miało to być zastosowane, niestety raczył się ucieczką, więc wiesz co, nie było w ogóle agresywnej koncepcji. Przekonać. Ja po prostu stwierdziłem, że argumentów u niego brak, więc szkoda mi na niego czasu. Ja tu łasek, mówię książę Józef Poniatowski, i starałem się po prostu go unikać. Tyle właściwie na ten temat, no bo cóż ja mogę więcej powiedzieć o człowieku, który jest dla mnie propagandzistą. No wiadomo. Maćku, słuchaj, bo tutaj w rozmowach z policjantami, z lokalnymi osobami i tak dalej, często... To jest jedyna istniejąca brygada antyterrorystyczna w Serbii, która tu obstawiała ten teren. Bardzo sprawni chłopcy, jest tylko ona jedna. Ale prowadziłeś jakieś dialogi, jakieś rozmowy z wiecie co, troszeczkę żeśmy rozmawiali, natomiast oni są zajęci. No, oni byli bardzo miły, no, nie ulega wątpliwości, że oni mają zdanie o Rosjanach, rosyjskiej wojsku, policji, jako sojuszników. Ja myślę, że Serbowie generalnie może są na tyle tutaj gościnni, ponieważ rozumieją Polaków niejako od strony ekonomicznej, ponieważ chcą się przyłączyć do Unii Europejskiej właśnie z tego powodu. Natomiast bardzo trzymają się historii i związków z Rosją, z cerkwią i tak dalej. No więc wiesz, to jest kwestia... Są trochę na rozdrożu. Tak, ja bym powiedział inaczej. 70% by chciał wejść do Unii, ale nie do NATO. No tak. Kłopot polega dokładnie na tym, są że wszyscy, odwrotne, którzy weszli do NATO, chodzi o NATO dokładnie, do tak. Unii, najpierw wchodzili do NATO. Tak, tak, tak. Jakieś tam były pojedyncze wyjątki nieznaczące. Dokładnie. Natomiast zobaczymy, jak to będzie, ponieważ nie ulega wątpliwości, że żeby była zgoda, żeby wejść do NATO, no ja daję 5% 10%, żeby to się wydarzyło. Myślę, że po prostu... Zgadza się, Serbowie są zdecydowanie przeciwni. No wiesz, oni byli świadkami próby... Tak naprawdę, właściwie to się stało, tak? No bo abstrahując od różnych wypadków, sami amerykańscy agenci przyznają się w opracowaniach naukowych, że podkupowali ekstremistów wszelkiego rodzaju, bośniackich, chorwackich i innych, i robili to, co robili. A chodziło o to, że to było kraj neutralny i taka koncepcja była, żeby od Szwecji po Bałkany stworzyć pas, w tym Polski, pas krajów neutralnych, które nie będą w żadnych blokach wojskowych, ani w warszawskim, który się sam rozwiązał w 93 roku, i w natowskim, który ja nie wiem, czemu służy. A jak to się kończy, to widać w tej chwili? No kończy się tak samo. W ogóle generalnie traktowanie... Maciek, chcesz naśladować Radosława Siedleckiego? Radek, pozdrawiam. Życzę szczęścia, może kiedyś tu przyjedzie. Ale nie dziwię ci się, więc Radek tutaj miałby jeszcze więcej nie wiem, zaraz zajęcia. Zaraz poproszę tą osobę tutaj i troszkę porozmawiamy. Śmiało, zapraszamy. Jeżeli się uda, to jest ciekawa osoba, bo to jest dziewczyna, która jest Białorusinką rosyjskiego pochodzenia, która mieszka tutaj wiele lat i organizator jest z nią związany. Rodzinnie. Tu masz jeszcze jeden przykład zespołu artystycznego serbskiego, góralskiego, bo Serbowie to górale w większości wypadków. Stąd ich muzyka i styl, który występuje. Tu idzie przepięknie ubrana para moich przyjaciół, fotograf i jego dziewczyna, piękna dziewczyna, którzy są ubrani na najlepiej jak tylko można w Stolicy Wschodniej. Ja bym powiedział czerkieskiej, z tym, że 20-wieczne. To znaczy, to jest koniec XIX, początek XX wieku. No siaska, jak ona zakończy, rozmowę, to poprosimy ją na chwilę do. Ja dzisiaj wszystkich nagrałem, zobaczycie to wszystko w naszym filmie. Można ciebie na minutę? Na minutę. Słuchaj, my zapisywałem dla patrycko-polskiego telewidzenia prerosyjską. Ja zadam tobie trzy pytania. Обычно. Слушай,
скажи, как впечатление от того, что вы организовали? Вам понравились гости, то есть мы? Нам очень понравились гости. Для нас большая честь, что к нам приехала дружина из Москвы. Это настоящие, вы настоящие артисты. Спасибо. Да, и вот это, конечно, ваша реконструкция историческая, она очень вдохновляет на дальнейшие подвиги и дальнейшие следующие организации таких фестивалей. Хорошо, но вот это рыцари чешские, польские, как они в доспехах, тебе понравились? Мне все понравились, все, кто постарался, все, кто вообще занимается традицией своей страны, историей своей страны. Я считаю, это очень достойные люди, и честь им и хвала, поэтому для нас большая радость собрать всех их на фестивале. И обычно на нашем фестивале вообще нет каких-то конфликтов между народами, потому что все в одном духе, вот этом рыцарском духе настоящем. Рыцарском духе. Хорошо, смотри, ну вопрос политический один хотя бы. Можно сказать, что Сербия одна из немногих стран, которая независима от Евросоюзного военного альянса и Евросоюза. Что ты думаешь в будущем от этих организаций? Они опасны для Сербии или нет? Организации Евросоюза, они, думаю, что однозначно опасные, потому что вообще, в принципе, Америка и всемирная, скажем так, власть, да, вот эта кучка сильных властей мира сего, они... Я думаю, что делают все для того, чтобы все страны потеряли свою традицию, потеряли и забыли о своей идентичности, о своем лице, вот, потеряли вот эту свою народность и любовь к своему народу. И тем самым, когда мы не уважаем свой дом и свой народ, мы не уважаем и других. Поэтому я не за глобализацию, и мы все... Как и наши наоборот, за традицию, конечно. А как спасаться? При помощи кого или на кого надеяться? Мы надеемся только на Бога. На я Бога. Вам честно скажу, потому что надеяться на сильных мира сего – это очень не, скажем так, это никогда не может быть постоянным. Ну, то понятно. Есть, может быть, кто-то сегодня нам пообещает, с три короба, да, наврет, вот, а потом мы ничего не получим, и будет еще хуже. Поэтому мы всегда готовимся к худшему, надеемся на лучшее, на Бога, собираемся, собираем единомышленников, и всегда вместе легче бороться. А как выживает сейчас страна, которая потеряла большинство территорий в том Косово? Я думаю, что в основном на идее, на патриотической идее, на любви к своему собственному народу и плодами своих рук. То есть люди трудятся, делают все для того, чтобы прокормить себя, свою семью, думают о детях, о своем будущем поколении. Понятно. А вот скажи, пожалуйста, ну если что, то она защищит себя, эта страна, легко, да? Мы очень надеемся на это. Понятно. Я видел, что полиция здесь хорошая. Слушай, ну а какой твой подход к России, стране, которая обвиняет во всех бедах мира, в том числе Европы, не говоря о Украине? Ну, мы считаем здесь и я лично, и наша организация, и все сербы в целом, и в большинстве считают, что Россия – это последняя крепость вообще. Все такие. Конечно. А на кого еще надеяться? Ну да, ну Китай, например. Китай, я думаю, будет неплохим союзником России, возможно, но надеяться можно только на Россию. Россия должна быть главным оборонителем добра и света, и правды, мира во всем мире. А действительно вы чувствуете поддержку России? Есть чем-то, она выражается? Только от России чувствую. Примерно в чем? Потому что информации в Европе никакой об этом, если честно. Да, Россия поддерживает здесь малый и большой бизнес. У России здесь есть свои предприятия, что свои такие? Филиалы. Вот конечно, Россия и Сербия сотрудничают на международном уровне. Подписаны очень многие договоры между... И они соблюдаются, все хорошо? В принципе, да. Конечно, всегда можно лучше. Ну, всегда хочется лучше. Но у них свои проблемы, есть, понятно. Да, конечно, есть недовольные люди, но... Хорошо, что хотя бы так. Экстремисты успокоились, албанские здесь? Ну, это не их территория. Да-да. Но они не успокоились на Косово. Возможно, это Сербия, поэтому это Сербия, мы считаем, это понятно, что они мы не все успокоились знаем, да. с Сербией. Есть возможность, что она вернется? Мы в это свято верим, потому что это наша территория. Хорошо. А скажи, это наша святыня, откуда все начиналось. То есть будущее перед Сербией более-менее хорошее? Скажи немножко о тех, которые выделили деньги, организаторы, что это за организации польским зрителям и русским говорящим? Я могу сообщить, что в этом году мы не получили никакой финансовой поддержки, практически ни от спонсоров, ни от государства, и мы все организовали за свои личные средства. То есть это вы сами выделили свои деньги? Да.
Серьезно, спасибо. Но мне спасибо. Очень приятно здесь было вот, присутствовать и принимать участие. И вот, ну, общим делом заниматься общеславянским. Спасибо вам огромное за интервью. И понимаем вас и чувствуем как своего брата. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за интервью. Нет, спасибо.